Witajcie, Motosi Ruski w kolejnym odcinku Samochodowej Kosmetyczki. Jak zdążyliście już usłyszeć, brzmi troszeczkę inaczej, tylko dlatego, że mikrofon przed chwilą postanowił odmówić posłuszeństwa. I cały odcinek, ten, który zaraz dla Was Wam przedstawię na nowo, już był nagrany, ale oczywiście od 1/3 długości tak naprawdę nie ma dźwięku. I mówię tak, jakbym mówił do siebie. Ale nieważne, mam nadzieję, że odbiór i tak będzie dobry, a przy następnym odcinku postaram się już wymienić mikrofon na nowy, lepszy, tak żeby brzmieć też dość dobrze. A w tym odcinku chciałbym powrócić do urządzenia, które już jakiś czas temu dla Was prezentowałem. A mianowicie mowa tutaj o pistolecie piorącym marki Benbow i chciałbym Wam odpowiedzieć na pytania, które mi zadajecie na Instagramie czy też na Facebooku w wiadomościach prywatnych. Do czego jeszcze ten pistolet może służyć? No bo jakby to, że tam kompresor trzeba mieć, to spoko, niektórzy się muszą wyposażyć, niektórzy nie, jeżeli bardzo chcą, ale czy taki pistolet możemy używać gdziekolwiek? Czy on służy tylko do prania, czy możemy go używać też na sucho? Jak się z nim obejść? I czy w ogóle można do czegoś innego używać tego pistoletu niż tylko do prania? Więc o tym opowiem Wam właśnie w dzisiejszym, mam nadzieję, że krótkim materiale, więc już teraz zapraszam Was do oglądania. Po poprzednim odcinku parę osób postanowiło zadać pytanie, czy taki pistolet można używać na sucho, czy taki pistolet możemy używać tylko na dywanikach, czy tylko możemy przepierać, gdzie w ogóle możemy użyć tego pistoletu. I tutaj może nam na myśl przyjść pewna taka kwestia, że może nas ogranicza tylko wyobraźnia, ale to jakbym powiedział, to by brzmiało troszeczkę za bardzo, bo niektóre osoby mogłyby wziąć to za bardzo do serca, więc ja Wam dzisiaj powiem, czy ten pistolet i gdzie można go jeszcze używać i w jakich momentach. A na pierwsze pytanie już jestem w stanie Wam odpowiedzieć, czy ten pistolet można używać na sucho, czy trzeba mieć zawsze podłączoną tą butelkę. Otóż można też na sucho tutaj sobie wywietrzyć. Ja też sobie tam na sucho go używam. Po prostu wystarczy wyłączyć tą oto pompkę, żeby nie pobierało płynu piorącego, APC czy innego środka, jaki tam macie i możecie sobie na sucho wydmuchać. A teraz zabiorę Was ze sobą, żeby pokazać Wam, gdzie jeszcze według mnie, pamiętajcie, według mnie, możecie używać tego urządzenia, a Wy w komentarzach, jeżeli chcecie, możecie napisać, gdzie jeszcze widzielibyście użycie takiego sprzętu. A już teraz jeszcze Wam podpowiem, że jeżeli Wam się ten odcinek będzie podobał, to podobno algorytm się zmienił na YouTubie i możecie zostawić łapkę w górę, tak żeby zachęcić algorytm, żeby podbijał ten odcinek i promował dalej kanał. A teraz chodźcie ze mną, pokażę Wam, gdzie jeszcze według mnie możemy używać tego pistoletu. Tak naprawdę, jakbyśmy tu mieli dywaniki welurowe, to powiedziałbym Wam, że już na dywanikach Wam to pokazywałem. Ale niedawno postanowiłem wymienić dywaniki na zimowe. Ale takie dywaniki gumowe, teraz przychodzi mi to do głowy, że w sumie, jeżeli mielibyście w takich tych zakamarkach jakieś zabrudzenia, których nie dałoby się wyczyścić, no to tak naprawdę możecie je spokojnie wydmuchać Benbowem i mieć tak naprawdę bardzo czysty dywanik. Czy to na sucho, czy to na mokro, to już pozostawiam Wam. Cała ta wykładzina, która jest tutaj pod spodem, też może zostać przez Was wydmuchana. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę brudu, zbiera się to. Mimo iż są dywaniki, to gdzieś ten brud się tam dostaje, więc ta cała wykładzina, a przede wszystkim po zimie, tu wiecie, dużo piasku i tak dalej, jak wypada to wszystko z dywanika, zostaje, więc możecie sobie spokojnie te miejsce też wydmuchać. Ciekawą opcją jest też wydmuchanie tych oto kratek wentylacji, szczególnie tam, jak macie jakieś zabrudzenia. Tak jak widzicie, u mnie tutaj też jest troszeczkę kurzu, się już nazbierało, a samochód ostatnio przeżył wizyty gdzieniegdzie u mechaników i innych specjalistów, więc ten kurz się tutaj zebrał. I to jest dobry moment na to, żeby wziąć i po prostu te miejsce wydmuchać i mieć tak naprawdę czyste te wszystkie kratki wentylacji. Jeżeli macie tutaj jakieś miejsca przy przyciskach, gdzieś takie ciasne zakamarki, typu tutaj takie szczelinki, to je też spokojnie możecie wydmuchać. Tutaj miejsce przy szybie jak najbardziej też możecie wyczyścić. Opuszczacie sobie wtedy szybę i to miejsce zazwyczaj od strony zewnętrznej bierze i najwięcej brudu zostaje, więc możecie sobie przeprać, przedmuchać, żeby Wam też się nie zbierały tak zwane, jak ja to zawsze się śmieję, glony takie zielone i żeby Wam
żebyście też mieli tutaj czyściutkie te uszczelki i żeby wam też szyba się nie brudziła, no i oczywiście, żeby ten samochód jakoś wyglądał. Jeżeli chodzi o takie kwestie deski rozdzielczej, to jak widzicie, ja tutaj mam akurat Piano Black. I tutaj byłbym ostrożny, jeżeli używanie z bardzo bliskiej odległości, żebyście sobie tego nie porysowali, ale wszystkie takie jakieś zakamarki, szczeliny tutaj przy montażu, spasowaniu w sensie elementów, jak najbardziej możecie też wydmuchać, żeby to też wam ułatwiało. Wszystkie takie rzeczy typu tu gdzieś przy kierownicy, tutaj te manetki, tu jakieś rzeczy, tak naprawdę ograniczać was będzie tylko wyobraźnia. Tutaj widzicie pod poduszką też można sobie fajnie wydmuchać, bo tutaj ten brud, o, tam widzicie, tam brud gdzieś też się zbiera, więc można śmiało wydmuchać to wszystko i zostawić to miejsce czyste. Oczywiście nie można zapomnieć też o fotelu, gdzie możecie sobie go przeprać, ale też, jak już wiecie, przedmuchać na sucho i te wszystkie miejsca, które są tutaj, o, pomiędzy łączeniami materiałów też możecie sobie śmiało wydmuchać. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o wnętrze, to ogranicza was tylko wyobraźnia, no i oczywiście zdrowy rozsądek, tak żebyście sobie nie uszkodzili tych elementów, bo ten pistolet jest, jak wam już powiedziałem w poprzednim materiale, do prania, a to, jak wy go będziecie sobie używać, to już zależy od was, ale pamiętajcie, że to wy będziecie ponosić konsekwencje, jeżeli sobie coś zepsujecie. Jedna osoba zadała mi nawet pytanie, czy takie miejsca, jak tutaj przy lusterkach się zbiera woda, jak widzicie, o, tu piękna struga brudu pociekła, to czy takie miejsca też można wydmuchać? I szczerze wam powiem, że tutaj byłbym ostrożny, ze względu na to, że w Benbole jest ta świdrująca końcówka i może się okazać, że na przykład, nie wiem, się kawałek przesunie, wysunie do przodu i sobie będziecie tutaj obijać i to o plastikowy element, czy to też o lakier, a nie chcielibyście sobie zarówno uszkodzić jak i tego elementu, znaczy tego elementu, jak i tego elementu. O, tak to miało być. Więc tak jak widzicie, motoświruski, Benbola możecie używać w dowolny, ale w taki sposób, jaki wam pasuje. Pamiętajcie, że ten pistolet jest głównie z przeznaczeniem do prania i myślę, że jeszcze nie jeden odcinek z tym oto sprzętem powstanie, tylko szukam takiego jednego małego rozwiązania. Jak tylko na nie trafię, albo trafię na takiego pacjenta z takim problemem, to oczywiście też wam go pokażę, a co to będzie za problem, to będzie moją słodką tajemnicą, albo po prostu pokażę, jeżeli będzie takie ciężkie zadanie, to będzie można zmierzyć na przykład, jak to jest odkurzać samemu, a jak przyspiesza pracę nam Benbo, albo jaki efekt możemy uzyskać, wszystko możemy robić. Ale wracając do tego odcinka, żebyśmy nie odbiegali od tematu. Tak jak widzieliście i słyszeliście, możecie Benboa używać tam, gdzie wam się podoba, ale oczywiście z rozwagą, żebyście sobie nie uszkodzili powierzchni, nie uszkodzili też tego sprzętu, więc czytajcie też instrukcje, bo to nie jest też tak, że nie wiem, będziecie mogli wszystko na pewno z tym zrobić, ale według mnie jest to urządzenie na tyle wszechstronne, że może wam naprawdę pomóc, ułatwić, wydmuchać pewne rzeczy, nie będziecie musieli tam różnymi patyczkami kosmetycznymi działać i tak dalej, więc będziecie sobie mogli za pomocą Benboa na spokojnie wziąć i przeczyścić waszą powierzchnię tak, żebyście wy byli zadowoleni z tego, że ona jest wyczyszczona, żeby to urządzenie wam pomogło i żebyście sobie skrócili czas pracy albo sprawili, że wasza praca, wasze czyszczenie będzie jeszcze bardziej efektywne, czy to zawodowo, czy to też amatorsko, bo to nawet niektórzy amatorsko czyszcząc też posiadają wiele profesjonalnego sprzętu i są naprawdę w tym bardzo dobrzy. Więc jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli nie, to łapce w dół. Możecie zostawić komentarz na przykład z propozycją, jak można tego Benboa użyć. Jeżeli nie o Benbole, to możecie napisać, o czym na przykład byście chcieli, żeby nagrać kolejny odcinek, bo chcę wrócić też powoli do regularnego nagrywania materiałów. Zapraszam was też na sklep, zapraszam was też na naszego Instagrama. Wszystkie te belki macie poniżej. Link też macie poniżej do wszystkich rzeczy, o których mówię. Macie również też tam link do Benboa, jeżeli będziecie chcieli sobie go zakupić, bo na przykład takie urządzenie wam się przyda albo wam się podoba. A ode mnie to tyle na dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!